Skoro byliśmy przy temacie sztucznej inteligencji, to teraz płynnie możemy przejść do naszego kolejnego panelu dyskusyjnego na temat regulacji Parlamentu Europejskiego EU AI Act. Panel dyskusyjny, jego tytuł to czy prawo nadąża za rozwojem nowych technologii? Jak Unia Europejska planuje regulować sztuczną inteligencję? I chciałbym teraz zaprosić na scenę naszych wspaniałych prelegentów Dominikę Buchholz, ekspertkę do spraw marketingu i AI, Martę Kowalczuk-Kędzierską, prawniczkę, doktorantkę z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Macieja Gronia, radcę prawnego z NASK. Proszę o wielkie brawa dla naszych gości. AI Act. Czym jest? Powiedzmy sobie na samym początku i wytłumaczmy w ogóle skąd się wziął, bo teraz jesteśmy na takim etapie, że 14 czerwca bieżącego roku Parlament Europejski uchwalił wstępne przepisy dotyczące AI Act. Stosunek głosów wynosił 499 za, 28 wstrzymało się, 99 przeciw, w związku z czym tutaj to poparcie było zdecydowane. Ale może zacznijmy od tego, jaka była geneza tego rozporządzenia unijnego i dlaczego akurat teraz. Może zaczniemy od pana Macieja Gronia. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. I dziękuję bardzo za, e za, za, za zaproszenie. E jak tutaj to to jeszcze nie mamy, e, bo e, to jest e, rozporządzenie, które musi być przyjęte nie tylko i wyłącznie przez Parlament e, i nie tylko przez komisję, nie tylko przez Radę. Teraz zaczęło się coś, co. E, proces, który, który też będzie trwał, e, no, różnie się mówi. Nadzieje były takie, że to się jeszcze skończy w tym roku. Prawdopodobnie się to nie skończy w tym roku i prace będą trwały jeszcze w następnym. Jak długo, to też nie wiadomo, ponieważ często jest tak, że są pojedyncze jakieś, jakieś kwestie, które mogą spowodować to, że ten dialog, negocjacje będą trwały dużo, dużo dłużej. Mówię o, o tri trilogach. Unia Europejska pracuje w ten sposób, że prace trwają odrębnie, odrębne prace w Parlamencie Europejskim nad, nad projektem, który jest przedstawiany przez, przez Komisję Europejską. W Komisji Europejskiej na początku to jest wypracowywane, później są w, w, w Radzie. No i teraz te, te, te tak naprawdę trzy projekty spotkały się w trilogach i tam w tri, tych trilogach są e, dyskutowane chciałem powiedzieć milion, ale dyskutowane to jest oczywiście du dużo lepsze określenie. E, I wszystko idzie dobrze, dopóki wszystko idzie dobrze. E, I natomiast z reguły jest tak, że właśnie są pewne kwestie sporne które powodują to, że te prace, mówiąc na poważnie, mogą się bardzo, bardzo przedłużyć. No bo nadzieja była taka, tak jak powiedziałem, nawet prezydencja hiszpańska chciała, żeby to skończyć jeszcze w tym roku. To się, bardzo możliwe, że to się nie uda. E, ale też jest ważne, żeby, e, dziękuję bardzo za, 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 to py, za, za to pytanie, bo e, chciałem powiedzieć, do, w jaki sposób dochodzi do tego, że w ogóle te akty prawne się pojawiają. Już trochę powiedziałem, że to wszystko jest, że wszystkie projekty z reguły przygotowuje Komisja Europejska i ona przynajmniej przedstawia w komunikatach. Natomiast to nie było takie zaskoczenie, ponieważ wiele osób, na przykład do dzisiaj, mimo że RODO już jest ponad 5 lat, mamy je na rynku, ale cały czas budzi pewne zaskoczenia, wiele osób jest nieprzygotowanych na że jakie to jest skomplikowane wszystko. A bierze się to wszystko przecież stąd, że e, e, Rada Europejska zobowiązuje z reguły, tak było w przypadku eakt Rada Europejska zobowiązała w 2017 roku do tego, żeby właśnie e, zostały zaproponowane jakieś rozwiązania, właśnie dotyczące sztucznej inteligencji. E, I to było już e, ponad, ponad 5 lat temu, e, ponad 6 nawet, bo to była końcówka 20, 2017 roku. I w 2018 roku został przedstawiony pierwszy już taki dokument, e, który właśnie Komunikat AI dla, dla Europy. I następnie, później była cała seria y, 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 następnych aktów prawnych. Y, w 2018 roku został, został przygotowany y, y, też komunikat, y, skoordynowany plan w zakresie AI. Y, w 2020 roku Biała Księga w sprawie AI, później została powołane, powołana grupa. Y, grupa Ekspercka do spraw AI, i dopiero w 2021 roku pojawił się ten, to, to, to roz, roz, rozporządzenie. I warto pamiętać o tym, że już w 2017 roku bardzo wyraźnie powiedziano, że, ten, że Unia Europejska powinna zająć się, popatrzeć na sztuczną inteligencję z trzech perspektyw. Po pierwsze, z, jeżeli chodzi o kwestię rozwoju, rozwinięcia potencjału, to jest bardzo istotne, ale to, co też wyróżnia takie europejskie podejście i często jest właśnie pokazywane jako hamulec, czego, z czym ja walczę, bo, bo do, do, naprawdę to nie o to chodziło, jest bardzo ważne, żeby przygotować też społeczeństwo, żeby to nie było takie po prostu, że e, e, tylko skupiamy się na tym, żeby wycisnąć z tych nowych technologii, z nowych tam, możliwości tak naprawdę, bo to nie chodzi tylko o technologię, co się da. Unia Europejska właśnie zmierza do tego, żeby właśnie te, te, te regulacje, wszystkie, które mamy, bo to się wiąże. Mówimy o rozporządzeniu o jaju, ale ciężko to, to nie jest rozporządzenie, które obejmie nam wszystko, reguluje. Tak, tych innych aktów, już, już kończę, tych innych aktów mamy, mamy całkiem sporo. Nawet teraz się mówi o tym tsunami legislacyjnym. I, I także tym trzecim elementem to były właśnie ramy etyczne i prawne, i tu właśnie stąd w taki sposób taka długa ścieżka była do tego. Przepraszam, tak długo. Nie ja chciałam tylko doprecyzować, że właśnie rozporządzenie w sprawie, projekt w sprawie sztucznej inteligencji stanowi jeden z elementów całego pakietu, jaki Unia Europejska chce wdrożyć. I w tym pakiecie poza wcześniejszym w zakresie ochrony praw obywateli Unii. Mamy, tak jak wspomniał pan doktor RODO, to tutaj mamy jeszcze dodatkowo akt o usługach cyfrowych, akt o rynkach cyfrowych, dyrektywę o bezpieczeństwie produktów. I tych aktów prawnych wydaje mi się, że to nie jest koniec. To jest według mnie początek takiej nowej ery cyfrowej legislacji, jeśli można tak powiedzieć a celem przyjęcia tego rozporządzenia jest właśnie zwiększenie przejrzystości, transparentności tych systemów sztucznej inteligencji, które dzisiaj funkcjonują bez żadnych ram prawnych. Jaki ma to skutek? Obywatele często nie są świadomi, że w ogóle mają do czynienia ze sztuczną inteligencją. Firmy nie mają obowiązku informowania, że dane narzędzie, software bazuje na konkretnym rodzaju sztucznej inteligencji. Nie wiemy, jakie dane są, były dostarczone w celu uczenia. Nie wiemy, jaki jakości rezultat otrzymamy. I tak naprawdę nie wiemy też do końca, na ile nie mamy tej świadomości jako użytkownicy, kiedy mamy kontakt z tym, z tym rozwiązaniem. A dwa, jak dużej inwigilacji czy manipulacji, manipulacja jest lepszym słowem, podlegamy lub możemy podlegać. Więc... Przede wszystkim jakby z perspektywy bezpieczeństwa wdrażane były te proponowane przepisy. Natomiast tak długo trwało przygotowanie tego aktu, bo ścierają się tutaj dwa główne interesy. Jeden to biznes, a drugi to prawo. Ja, ja mogę ten wątek pociągnąć, bo ja tak się tutaj trochę uśmiecham, bo bardzo lubię z prawnikami pracować, aczkolwiek zazwyczaj siedzimy przy okrągłym stole i mamy różne poglądy. My chcemy coś innego z punktu biznesu, a prawnicy nam mówią, nie, nie, nie tak nie można. I właśnie tak myślę o tej, o tej wyjaśnialności AI. To jest jeden z takich głównych trendów Explainable AI, to jest XAI w skrócie. I on tak naprawdę właśnie prawnicy nam mówią, że koniecznie chcą, żeby pokazać, gdzie ten AI jest, a gdzie nie. I ja bardzo lubię moim studentom, ale też generalnie jak gdzieś w szkole pytać właśnie o to, kto z Państwa, prosiłabym o podniesienie rąk, używa na co dzień AI. A kto z Państwa używa tego AI dłużej niż półtorej roku? Wczoraj były pierwsze urodzinki. Tylko pierwszy rząd. Dobra, super. A ktoś z Państwa ogląda Netflixa dłużej niż rok? To Państwo używają AI. A czy Państwo mają Facebooka dłużej niż rok? To też Państwo używają AI. A mają Państwo konto w banku? Mm -hmm, to, to też państwo używają AI. No i właśnie i tutaj się zaczyna ten problem, że my, o, mówiąc o AI, myślimy tylko i wyłącznie o tym gen AI, i tam my, jako ludzie, oczywiście, jesteśmy oburzeni. My chcemy mieć ten label, że to jest AI. Tylko, tak na dobrą sprawę, w takim razie my powinniśmy, myślę, mogę rzucać tutaj liczbę, ale jest 90% systemów ogólnie technologicznych, które używamy, technologie, które nas na co dzień otaczają, chociażby to, jak jeździ pociąg chociażby... Autonomiczna jazda samochodem. Cokolwiek, no to już, to już takie bardziej wymyślne, ale to, co my na co dzień tak naprawdę to, że w banku nasze pieniądze są bezpieczne, to jest AI. Natomiast my się uparliśmy, że my koniecznie musimy wiedzieć właśnie, gdzie ten AI jest teraz, dopiero kiedy my sobie oficjalnie jako świat zdaliśmy sprawę, że on istnieje. I jak zaczynam opowiadać, że on powstał w latach 50., że to jest konferencja w Dortmund College, 56. rok, to nagle jest, ale jak to? No, to przecież przecież OpenAI miał wczoraj dokładnie pierwsze urodzinki chatGBT 3,5 wypuszczony w Open source. Była wersja 1 i 2 też, więc... I właśnie tutaj nasuwa mi się pytanie, czy raczej takie spostrzeżenie, że wydaje mi się, że społeczeństwo y, ogólnie pojęte nie ma świadomości, czym właściwie ta sztuczna inteligencja jest. Wszyscy to kojarzą tylko z czatem, w większości z czatem GPT, który jest tym generycznym systemem, tak byłby sklasyfikowany, y, generatywnym, przepraszam, Natomiast nie mamy świadomości, w jak wielu narzędziach czy miejscach na co dzień, w których jesteśmy, korzystamy z nich, nie tylko aplikacje, telefon i komputer. Tak naprawdę to jest. Dokładnie. Jednym z moich też ulubionych pytań, jak zaczynam, to pytam o pojęcie AI. I każdy ma swoje własne, i to jest ok, To jest bardzo ok, że każdy ma swoje własne pojęcie AI, bo, bo tak naprawdę sami naukowcy się troszeczkę kłócą, czym ten AI jest, bo to jest pojęcie tak naprawdę parasolowe, czy tam, jak moi studenci zawsze mówią, że to jest taki worek, że tam rzucamy wszystko. No bo tak naprawdę dla większości aktualnie społeczeństwa to faktycznie jest generatywna sztuczna inteligencja, ba na przykład niektóre mniej doinformowane środowiska stawiają niestety znak równości: AI równa się chat GBT. i często niestety edukatorów ten rok był, polegał na tym, żeby tłumaczyć, czym ta technologia jest. Ale ten worek tak naprawdę, przez to, że z tym workiem, czy tam pojęciem parasolowym, tam oprócz tych autonomicznych aut, smart home, inteligentnego rolnictwa i tak dalej, i tak dalej, mamy też właśnie te systemy ekspertowe z lat 50. To też jest AI, gdyby nie tamto AI, nie mielibyśmy tego teraz. Tylko część osób tak uważa, a, taka zaawansowana matematyka, czy jakiś dziwny język programowania, który wyparł, no to, to już ma mało wspólnego z AI. No, no może z tym dzisiejszym, tak, ta ale tam też jest deep learning, tam też jest machine learning, tam są rzeczy, które no, też są AI-em. No i oczywiście najsłynniejsze pojęcie tego roku, czyli AGI, ta, ta inteligencja nadludzka, arcyludzka, botyka, która po prostu będzie pokonać świat i w ogóle jak z filmów science fiction. Natomiast, żebyśmy mogli wrócić, na sekundkę, do tego aktu prawnego. Bo pytanie, czy w ogóle nie jest potrzebny, jak mamy tak, tak długo mamy tę sztuczną inteligencję i większość z nas, z nas mówi oczywiście o społeczeństwie, nie w tej sali, ale z, nie zdaje w ogóle sprawy z tego, że jak się często z niej korzysta. E, no bo w tym akcie prawnym nie jest, e, nie będziemy wydawane jakieś zezwolenia na używanie sztucznej inteligencji jako takiej, tylko mówimy tutaj o tej sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka i, e, e, i zarządzaniu tymi właśnie sytuacjami, kiedy właśnie ta sztuczna inteligencja może być niebezpieczna wprowadzaniu pewnych właśnie tych narzędzi, które właśnie umożliwią pewną transparentność, weryfikowalność, że jak coś się, mówiąc nieładnie, sypnie, żeby można było wiedzieć, jak sprawdzić w ogóle, gdzie był ten błąd. Nie po to, żeby tylko kogoś ukarać, chociaż kary to też jest <gry> ważny, ważny element, ostatni rozdział każdego aktu prawnego, który, który jest traktowany poważnie przez i tylko użytkowników i osoby, które wdrażają różne narzędzia, e, ale właśnie e, e, powiedziane jest, powinno też, jest ważna informacja też dla e, wszystkich osób, które są zainteresowane, zainteresowane też e, swoją karierą, e, która, która by mogła dotyczyć właśnie e, regulacji e, i zarządzania nowymi technologiami, technologiami, będzie wprowadzony przecież koordynator, który się będzie tymi kwestiami zajmował. E, to jest Łatwo to wszystko zapisać, trzymać, cz za czego powinien być odpowiedzialny, kto to będzie, kiedy zdąży powstać, jakie będzie miał narzędzia, kogo będzie kontrolował, ale tego typu kwestie są właśnie też w tym akcie prawnym i to wydaje mi się też bardzo ważne, bo to nie jest tak, że za przyjmijmy dwa lata, jak ten akt prawny będzie, będzie wejdzie, wejdzie w życie, a raczej podejrzewam, że bardziej trzy niż dwa. To, 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 to po prostu cała, cała sztuczna inteligencja będzie musiała zniknąć i będziemy ją na nowo wdrażać. Nie? Także to nie, jest tak, to nie jest takie straszne. A tego koordynatora, to jest dość zabawne z punktu widzenia biznesu, bo eksperci, którzy są naprawdę top deweloperami AI, nie nadążają często za każdą aktualizacją. Tak szybko to idzie do przodu. Więc bardzo ciekawym wiedzę będzie musiał mieć ten koordynator, tak naprawdę, kim on będzie i jak bardzo będzie doszkolony. No właśnie, bo ciężko mi sobie wyobrazić tak naprawdę takiego geniusza od AI pracującego, po stronie jakichś urzędów i pensji urzędnika dla tych deweloperów. No tutaj niestety z mojego punktu widzenia biznesowego bardzo się to nam rozjeżdża. Wróćmy sobie jeszcze na chwilę do tej kategoryzacji ryzyka i wyjaśnijmy może naszym widzom, słuchaczom, na czym polega to risk based approach, tak? I jak to kategoryzacja ryzyka wygląda, jakie tam są ryzyka wymienione mm -hmm. i dlaczego to jest istotne z punktu widzenia naszych widzów słuchaczy. Proszę pan. Tak, ja chęt, chętnie opowiem na temat tego, w ogóle kwestia dotycząca właśnie tego podejścia opartego na ryzyku, to jest coś, czego do niedawna, do RODO, tak naprawdę na, na dużą skalę w ogóle nie występowało to w, w aktach prawnych. Mieliśmy takie podejście, takie trochę pruskie. W, w Europie, oczywiście, w Europie, e, że było wszystko bardzo wyraźnie powiedziane, co wolno, czego nie wolno, i każdy, e, nieważne czy przedsiębiorca, czy obywatel, po prostu patrzył w sobie w załącznik e, i mógł łatwo zweryfikować, e, czy jego działanie jest zgodne z prawem, czy niezgodne. Takim najlepszym z tego przykładem, takim no, po trywialnym, oczywiście, to było kiedyś w dawnych przepisach, e, 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 chcę powiedzieć RODO, nie RODO, tylko ustawy o ochronie danych osobowych, było napisane, że E, e, czy w ustawach dotyczących, dotyczących, dotyczących e, bezpieczeństwa, ile, z ilu e, znaków e, musi składać się hasło. E, no i oczywiście e, jak hasło miało tyle znaków, które e, ile trzeba, nawet jak to 8, jak to było 1, 2, 4 do, do 8, to było wszystko w porządku. Jak miało 7, no to oczywiście było naruszenie i należała się kara. I teraz to podejście się całkowicie zmienia, które po prostu powoduje wielką frustrację wszystkich, ponieważ no, powiedziane jest tak, że przepisy, twoje rozwiązania mają być bezpieczne. I, i ty, musi, ty musisz wiedzieć, czy one są bezpieczne, czy nie. My nie będziemy ci mówić dokładnie, jakiej technologii korzystasz. Ty musisz się zastanowić, co jest na rynku, jakie masz dane e, i w jaki sposób je należy chronić. I to jest bardzo duża zmiana. E, tego w, e, wcześniej, wcześniej nie było. E, I do tego też, e, z jednej strony, będziemy mieć sztuczną inteligencję, która na pewno. Dużo takiej prostej pracy y, powielanej zgarnie z rynku, ona zniknie, ale właśnie będzie teraz wymagana y, większe zaangażowanie się i to jest taka dobra informacja dla, dla osób, nie tylko i wyłącznie dla osób technicznych, ale także dla humanistów, że tej pracy y, nie zabraknie, ponieważ. Y, nie, y, mam nadzieję, że, że, że się tak bardzo nie mylę, ale. Y, y, ale generalnie y, 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 będzie duża potrzeba korzystania właśnie ze specjalistów od y, nie, niekoniecznie informatyk od nowych technologii, którzy będą potrafili zweryfikować, czy dane produkty są produktami bezpiecznymi. To jest to właśnie podejście oparte na ryzyku. To jest takie bardzo ogólne a więc, y, y, i ocenne. Y, y, y ocenne. I, e, I to też tutaj jest, będzie wielkie wyzwanie dla właśnie tych koordynatorów, bo to będziemy mieć koordynatora właśnie od e, sztucznej inteligencji, koordynatora od spraw usług cyfrowych, od internetów, e, który będzie właśnie weryfikował to samo w RODO robi, tak? prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oni ocennie e, sprawdzają, e, czy dan w dane są w dobry sposób chronione, czy zły. I oczywiście tutaj są bardzo dużym, bardzo dużą pomocą są wszelkie certyfikacje, a więc jeżeli ktoś spełnia pewne wymagania ISO czy jakiegoś innego certyfikatu, no to, to, to wtedy ma wtedy już pewien taki kontrolę w to nie będzie więcej wchodził. Może przejdźmy do dominiki teraz. Bo mamy tutaj grupę prawników, mówiliśmy o tym podejściu opartym na kategoryzacji ryzyka, no ale z drugiej strony jest ten biznes. Mamy tam w tym AI Act mowę o, ty, o tym, że w przypadku naruszeń tych regulacji przedsiębiorstwa mogą ponieść karę w wysokości 6% rocznych obrotów albo 30 milionów euro maksymalnie. Teraz, jeżeli chodzi o sam Trilog, to słyszymy, że państwa takie jak Niemcy, Francja czy Włochy sprzeciwiają się obecnym kształtom regulacji z tego względu, że uważają, że tu one innowacyjność, a same zainwestowały dużą ilość pieniędzy w rozwój sztucznej inteligencji. Jak ty oceniasz te regulacje ze strony takiej biznesowej i czy faktycznie jest tak, że ograniczają one innowacyjność poszczególnych przedsiębiorstw? Tu bym chciała tylko jeszcze wsparcia prawników, bo w biznesie najczęściej nas prawnicy wspierają, bo są cztery Kategorie, no są ogóle, te. Czy... Tak, tak, czy... Ale, to prawda. Ale są cztery kategorie, o których jest wie, jak cię mowa. Tak, yy, niskie ryzyko, tak. akceptowalne, yy, ograniczone. Właśnie wysokie niedopuszczalne. i niedopuszczalne. niedopuszczalne. I, właśnie, I to jest ważne, to wsparcie prawników, bo to oni często nam mówią, na jaki rodzaj zagrożenia my jesteśmy sobie w stanie pozwolić. To znaczy przy każdej ofertowaniu, czy to publicznym, czy, czy gdzieś tam po prostu jakieś oferty w, w biznesie, to często tak naprawdę robiliśmy i tak analizę ryzyka, czy to finansową, czy co się po prostu na projekcie może stać nie tak. Różne analizy wchodząc w projekt zawsze były robione i to będzie kolejny krok tak naprawdę sprawdzenie tego ryzyka, czy dany system możemy wdrożyć, nie możemy, jak duże to ryzyko może nas Spotkać. A w praktyce najczęściej jakie są wdrażane, jeśli mówimy o rozwiązaniach takich przemysłowych do masowego zastosowania w różnych branżach, uśredniając, czy da się tak? Na ten moment, jeśli w ogóle mówimy o Polsce, to tak naprawdę my tutaj, mówimy o generatywnych narzędziach i najczęściej osoby, które w biznesie przychodzą i mówią: wdrożyłem AI, to jest wzięcie spółeczki czatu GBT i mamy wdrożenie. W dużych biznesach, ty typów bankowości, no to od pięciu lat tam wszystkie te dane biometryczne, kwestie bezpieczeństwa finansowego, one są wdrożone w każdym banku, więc te biznesy takie, które już miały to AI, tak naprawdę są bardzo bezpieczne. Natomiast naj, najgorsze tak naprawdę ryzyko, czyli te takie niedopuszczalne to są kwestie biometrii na przykład w hr -ach. I to są rzeczy, które teraz HR-y mogą robić i wdrażać i im się to dość podoba, bo te dane biometryczne mają wykrywać na przykład czy my kłamiemy na rozmowie rekrutacyjnej, tak, emocje. Tak, i czytać emocje. I to jest rzecz, która jest według Unii niedopuszczalna i absolutnie tego nie chcemy. Natomiast w Chinach można. Natomiast, jeszcze biorąc pod uwagę treść aktualnego projektu rozporządzenia, systemy AI, które były obecne na rynku przed jego wejściem w życie, mogą funkcjonować, jeżeli w trakcie, czyli po dacie wejścia w życie, nie ulegną znaczącym przekształceniom, jeśli dobrze pamiętam. Tam, tam też jest taki zwrot nieostry, który tak naprawdę niewiele mówi. W tak, przypadku tej ale identyfikacji biometrycznej tam też jest duża dyskusja odnośnie tego, jak można wykorzystywać tą identyfikację biometryczną w przypadku wykrywania poszczególnych przestępstw. Bo tam na przykład w przypadku, jak ten AI akt był głosowany w Parlamencie Europejskim, to na przykład europosłowie Europejskiej Partii Ludowej zgłosili taką poprawkę, żeby ta identyfikacja biometryczna w czasie rzeczywistym była dopuszczalna w przypadku śledzenia terrorystów albo ciężkich przestępców. Tak, ale tutaj trwa właśnie lobbying i dyskusje, no bo boją się, że staniemy się Drugimi Chinami, że wszystkie kamery monitoringu zaczną nas śledzić po ulicach, no bo tak naprawdę, no dobra, będziemy tylko sprawdzać terrorystów, ale musimy nagrywać wszystkich, żeby móc sprawdzić, kto tam jest w tym tłumie. No więc to są bardzo takie etyczne i śliskie, tak naprawdę, kwestie. Chociażby z tym, że właśnie skoro te narzędzia istnieją, te danych biometrycznych już teraz. No to one teoretycznie mogą zostać, ale nagle mówią, że jednak nie możemy ich używać. No więc to są takie naprawdę tam kwestie, gdzie biznes śledzi bardzo i tak naprawdę czeka, co finalnie ci prawnicy tam ustalą, co, co tam będzie finalnie w tym kształcie, bo tak naprawdę wszystkie biznesy próbują jakoś się do tego aktu dostosować, mimo że jeszcze nie jest w wersji końcowej, ale właśnie z uwagi na ten swój biznes, do kiedy będą mogły coś przekształcać, do kiedy modyfikować, modyfikować w ogóle czy będą musiały faktycznie oznaczać treści AI-owe, żeby pokazać, Pokazywać właśnie tą wyjaśnialność. Większość na przykład kodu to jest tajemnica firmy, no ale ludzie chcą wyjaśnialności tych danych szkoleniowych, no więc co my teraz jako firmy, które produkujemy te systemy oprogramowania, mamy zrobić? No przecież nie możemy ujawnić swojej tajemnicy z jednej strony, a z drugiej strony chcą na tym nas wymusić na to, to, na nas wymusić. Z drugiej strony te systemy wysokiego ryzyka, zgodnie z projektem, systemy wysokiego ryzyka przed dopuszczeniem ich do, na rynek mhm. będą musiały zgłosić do krajowego urzędu dokumentację techniczną. Tak naprawdę bardzo sensytywne dane, własne testy bezpieczeństwa, wyniki tych testów to są tajemnice przedsiębiorstwa tak naprawdę I to... no mamy wycieków mnóstwo. Nawet ostatni wyciek z Alabu badań krwi. Więc ja teraz ze strony biznesu trochę nie czuję z tego zaufania, że mam oddawać jakimś wyższym organom. Moje tajemnice, które są przez na przykład moje systemy chronione, ogromne firmy konsultingowe, biznesowe, IT, no mają najlepsze oprogramowania, które jakoś tą ich tajemnicę chronią. No i teraz tak naprawdę biznes się boi dać gdzieś wyżej organom swoją tajemnicę firmową, no bo nie daj Boże ktoś zobaczy, nie daj Boże to jakby wycieknie, no to co z moją tajemnicą, mojego kodu, która jest strzeżona, mam najlepszych informatyków podpisującym AD, nda pod, pod, tym, e, pod tym kodem. Więc no, biznes naprawdę troszeczkę się boi i jestem ciekawa, ile osób będzie w, stary, w stanie na przykład płacić kary pewne, jeśli tak będzie napisane, że, że okej, okay, jeśli tego nie zrobicie, to będziecie płacić kary umowne. To jestem ciekawa, ile osób przekalkuluje to ryzyko i nie będzie płaciła tych kar zamiast oddania tego w odpowiednie służby. Ale dodatkowo jest takie wszystko w związku z tym, że e, tak dużo rzeczy będzie właśnie na styku, znaczy powiedziałaś, że potrzebni są prawnicy, którzy zadecydują, ale prawnicy nie mogą sami zadecydować, zate bo znajomość samego prawa absolutnie nie wystarczy. Tutaj to, co się już zmieniło od jakiegoś czasu i to w każdej, w każdej dużej korporacji widać, że potrzebna jest niezmierna współpraca właśnie osób technicznych, biznesu i prawników razem, żeby zadecydowali, zate bo na studiach prawniczych, ani na aplikacji żadne nie nauczą tego w ogóle. Przecież teraz się uczymy, mówimy o rzeczach, tak naprawdę, których się w ogóle ciężko uczyć, z książek, bo to wszystko powstaje, tak? te nowe definicje się wykuwają. Kiedyś mi się wydawało, że, tak, że za 5-10 lat to już wszystko będzie wiadomo, jak to ma być, nie? ponieważ tam się w ogóle uczyliśmy, czym jest dokument elektroniczny, takie rzeczy. Ja pamiętam, że. Że one były bardzo, bardzo nieoczywiste e, czy powiedz, dokument w formie, czy dokument y, y, elektroniczny, czy dokument w postaci elektronicznej, to kiedyś były naprawdę y, niesamowicie gorące dyskusje na ten temat. Teraz się z tego wszyscy śmieją, w ogóle jak na takie rzeczy można dyskutować po prostu. No nie? E, ale to była, to była historia sprzed 10 lat, nie sprzed 110. No nie? Także to, 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 to jak widać, jak to, wszystko, y, y, jak to wszystko jak to bardzo ten, ten, ten czas galopuje i y, będą się wyku, wykuwały w orzecznictwie, y, w praktyce. Pewne standardy, i, i dlatego tak trzeba być bardzo zaangażowanym w te, w te kwestie. E, I przed nami jest cały czas ocean możliwości i szans. No dlatego takie trochę przecieki tam z, z tej Brukseli donoszą, że faktycznie ponoć to są plotki, ale no w każdej plotce jest trochę prawdy, że dlatego się przedłuża troszeczkę praca nad tym, że gdzieś tam w kuluarach trwa lobbying. Twórców narzędzi versus tego, jak ten akt ma wyglądać. No bo tak naprawdę ani my w Europie nie chcemy nie móc korzystać z tych narzędzi, ani te narzędzia nie chcą nie być na rynku europejskim. Powiedzmy sobie o tym lobbyingu, bo to jest ciekawa sprawa. Bo na początku powiedziałem, że ten projekt AIAG został przegłosowany 14 czerwca, ale w maju tego roku do Europy przyjechały ogromne, grube ryby z Google oraz z OpenAI. Sam Altman był przecież w Warszawie, podobnie Sundar Pichai z Google. W tak. Proszę, Tak, no tak, też, też w, w Paryżu, w Wielkiej Brytanii. No i właśnie podczas tej swojej wizyty w Wielkiej Brytanii sam Altman powiedział, że jeżeli obecne regulacje dotyczące sztucznej inteligencji w takiej formie, jak przewiduje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego przejdą i zostaną przegłosowane, to on wycofa chat GPD z Europy. No właśnie i o tym mówię, że okej, okay, no europejski akt versus amerykańskie narzędzia, chociaż to zabawne, tutaj Państwo się pewnie lepiej orientują odnośnie prawa w Stanach, bo na przykład o ile dobrze pamiętam to w Kalifornii, ten ich akt o AI wygląda troszeczkę jak taka nasza kopia inspirowana, natomiast brzmi w dużym skrócie tak, wszystko jest dostępne, używajcie czego chcecie, ale jak zrobicie coś nie tak, przekroczycie jakąś linię to zostaniecie sowicie ukarani. Tak, w dużym skrócie. mniej więcej tak, tak to prawda, brzmi. Y, właśnie. Jest też procedowana, jest procedowany projekt ustawy w Stanach, który w dużej mierze po prostu inkorporuje projekt naszego rozporządzenia, plus pewne założenia z GDPR-u. Natomiast no to tutaj mówimy o statutory law. Z kolei w Kanadzie czy w UK mamy takie dobrowolne może aktywności w ten sposób yy, pro czyli w Kanadzie to jest yy, nie pamiętam angielskiej nazwy, Code of Conduct chyba, on AI. Natomiast w Wielkiej Brytanii to jest white paper, przyjęte oba w tym roku, ale mają charakter całkowicie fakultatywny i jeżeli biznes zechce, może się stosować, jeżeli nie, nie musi, brytyjski white paper nawet nie definiuje, czym jest AI. Mhm. Słyszałem, jako yy, anegdotę powiem, definicji piekła Jedno, To polega na tym, że właśnie europejskie prawo i amerykańskie, yy, amerykańska egzekucja. Na szczęście <noise> yy, yy, mamy swoją egzekucję to trochę jest ludzie łagodni, w ten sposób możemy żyć i ten biznes jakoś Dokładnie, to plus to jeszcze to jest, chińskie tak. narzędzia dodatkowo, to jest osobny rynek, osobne regulacje, a my też tych narzędzi chcemy właściwie używać, więc... Powiedzmy sobie jeszcze na koniec, bo niestety czas nas powoli goni, o tym efekcie brukselskim. Bo tutaj wspominaliśmy o tym w trakcie pierwszego panelu, że jak powstawały przepisy dotyczące RODO, to później one zostały też wykorzystane przez inne państwa. 160 państw prawie. No właśnie. Bardzo, bardzo podobne przepisy. No i teraz istnieje takie ryzyko, że jeżeli Unia Europejska nie uchwali tego rozporządzenia w odpowiednim czasie, to inne państwa wyprzedzą już, jeżeli, jeżeli chodzi o te regulacje prawne. Prezydent Biden wprowadził już rozporządzenie wykonawcze, w listopadzie regulacje dotyczące sztucznej inteligencji obowiązują w Chinach, i każdy miesiąc, każdy dodatkowy rok zwlekania powoduje, że ten efekt brukselski może być słabszy. No i teraz podstawowe pytanie brzmi, jaka jest perspektywa na to, że to rozporządzenie dotyczące sztucznej inteligencji zostanie wprowadzone w tym 2025? Ile będziemy musieli na to czekać? A jeżeli to się będzie przedłużało, to czy faktycznie ten efekt brukselski nie zostanie osłabiony? Ja powiem na przykład tak, tylko żeby ktoś nie uznał, że nie jestem patriotką, ale ja na przykład się tego absolutnie nie boję ze strony biznesu, bo skoro 90 parę procent narzędzi, które korzystam, jest amerykańskie. To nawet jeśli to się jakoś bardzo nie rozejdzie, właśnie będziemy może bardziej się jeszcze inspirować, właśnie Ameryką, to wydaje mi się, że dla biznesu może być to całkiem bezpieczne. Nie wiem, pewnie moi prawnicy mieliby inne zdanie na ten temat. Natomiast ja absolutnie się, się akurat tego bym nie martwiła, chyba że mielibyśmy bardzo dużo, bo powstało teraz widziałam dosłownie z Ministerstwa Cyfryzacji informacje o polskim modelu narodowym dużym, więc chyba, że nagle my się przerzucimy magicznie z czatu na ten nasz polski model. No, no ciekawe, czy faktycznie biznes tak się szybko do tego przystosuje i czy to będzie tak użyteczne. No i wtedy faktycznie te nasze, że tak powiem, rodzime z, z im bliższego ogródka prawa byłyby nam potrzebniejsze. No ale zobaczymy. Ja myślę, że na razie, dopóki nie mamy jeszcze sztywnych regulacji powszechnie obowiązujących, i tak mamy jakieś narzędzia, żeby tutaj bronić swoich Praw, czy jako przedsiębiorcy, czy jako osoby fizyczne, czyli użytkownicy. No bazując na polskim prawie, przede wszystkim to jest zasada odpowiedzialności odszkodowawczej, kodeksowa. Możemy też próbować na gruncie przepisów unijnych z bezpieczeństwa produktu. Tak naprawdę są różne furtki, natomiast one są trochę rozsiane. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania? Jest pytanie, tam prosimy bardzo. W takim razie. Ja chciałbym tutaj włączyć do dyskusji głos mikroprzedsiębiorców i też startupów, które kształtują się na naszych polskich uczelniach i politechnikach. Przy konstruowaniu takiego obszernego prawa, które ma starczyć nam na kilka czy kilkanaście lat, bierze się pod uwagę interes największych. Mówi się o lobbingu ogromnych firm z zagranicy. Chciałbym poznać. Państwa opinie na temat tego, w jaki sposób takie prawo, które się konstruuje, mogłoby być dostosowane do E, właśnie startupowców, mikroprzedsiębiorców, których nie stać jest na prawników, na działy prawne, na śledzenie tych, tych kruczków prawnych, bo często to są bardzo e, małe zespoły, często jednoosobowe, e, które nie dość, że są przybite tą e, całą papierologią związaną z działalnością gospodarczą, to jeszcze e, z, nad, nadchodzi obawa tego, że kolejne akty będą musieli konsumować. Dziękuję. Mnie trochę dziwi to pytanie, ja może z mojej perspektywy, ja nie powiedziałam czym się zajmuję, ale najpierw pracowałam w największej światowej korporacji konsultingowej, od pół roku mam swoją jednoosobową działalność dokładnie w tym samym zakresie, więc rozstrzał dość duży z największej do najmniejszej, natomiast no, ja sama jako przedsiębiorca, Startup, spółka czy JDG, tak naprawdę dotyczą mnie te same prawa. I ja, nie mając prawnika, również muszę być na bieżąco. Tylko nieważne, jaka to by nie była technologia, no to musimy być na bieżąco też z RODO, z ZUS-em i z całą resztą. Więc wydaje mi się troszeczkę takie pytanie: no, jest ciężko być startuperem, natomiast uważam, że to nie jest niemożliwe sprostać tym zawartym w EI akcie kwestiom, bo jakby one są, wydaje mi się, w taki sposób napisane, że są i dla małych i dla dużych. Z mojej perspektywy, oczywiście. Mi trochę trudno komentować, ponieważ ja jestem po tej drugiej stronie i myślę, że moja ocena może nie być obiektywna. Natomiast fakt jest taki, że na wiele pytań, odpowiedzi na razie długo nie poznamy, bo nawet obecny projekt zakłada, że dopiero po trzech latach będzie zrobiona pierwsza rewizja na podstawie raportu sporządzonego na zlecenie Komisji Europejskiej, jak ten akt działa, jakie skutki przyniósł na rynku, jak on funkcjonuje. Potem, po tych trzech latach, co kolejne cztery lata będą robione takie przeglądy. Więc y, jest szansa, że jeżeli coś nie zagra tak, jak powinno, to będzie podlegało pewnym modyfikacjom. Raczej nie spodziewam się drastycznych zmian. Bo Chyba, że technologia nas zaszkodzi. Technologia, chociaż ten akt też był tak pisany, żeby te pojęcia były te technologicznie neutralne. Ale nie sądzę, żeby w IT to było możliwe w okresie dłuższym niż dwa lata. Taki przykład dam właśnie teraz, ten słynny Alap, będziemy pewnie o nim długo mówić, no nie? No oni posiadają dane wrażliwe bardzo i to skalec gigantyczne, ale jeżeli ktoś prowadzi jednoosobową działalność, ma gabinet analiz medycznych i też ma te tak samo wrażliwe dane i, i jako konsumenci też oczekujemy od tej osoby, która prowadzi ten mały gabinet lekarski, że te dane też są w odpowiedni sposób przechowywane i, i mnie po prostu nie, wszystko mi jedno jest, czy, czy on korzysta z jakiejś pomocy na zewnątrz, czy nie korzysta, czy sam ma po prostu super sprzęt i te dane są bezpieczne, czy nie. Czy, 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 czy chcę właśnie mieć, chcę mieć te dane bardziej bezpieczne, idę do wielkiej korporacji, jaką jest Alap. Okazuje się, że taki Alap jest jeszcze bardziej jeszcze bardziej na muszce niż, niż te poszczególne małe małe, te, małe, małe firmy, tak? które się tym, tym samym zajmują. No ale oczywiście w tych przepisach dotyczących nie tylko, nie tylko AI, u bo tam właśnie, tam jest powiedziane, że skupiamy się właśnie głównie na, na, tych, na, na wysokim ryzyku, jeżeli się takimi sprawami zajmujesz, pewnymi rzeczami się nie może zajmować np. tym Scoring System, czy tam jakieś różne inne kwestie, jak się zachowywać i, i co robić. Natomiast jeżeli mówimy o tych aktach, które dotyczą nowych technologii platform, Akt o usługach cyfrowych, to tam właśnie dla y, małych i średnich przedsiębiorców tych wymagań będzie wyraźnie mniej. Tak, one są różnicowane w zależności od wielkości podmiotu. Tak. I czym się zajmuje podmiot. Tak. Dziękujemy bardzo Państwu za pytania i dziękujemy też naszym panelistom za odpowiedzi. Dziękuję.